Hej, witajcie, drogi, drodzy widzowie. Marek 2065. Witam ponownie w FIFA 19. Kolejne mecze, jak słyszycie, hejny Ligi Mistrzów na Ligi, właśnie na Ligi Mistrzów. 22 październik. Kolejne mecze, dwa mecze dzisiaj tego tytułu. Kolejne dwa mecze z 22 października. Pierwszy to Manchester City kontra Atalanta. Później zajmiemy się Juventusem i Lokomotivem. Dlatego bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do nagrania. A wyłączę już telefon na razie, bo zaczniemy sobie drugim już tak samo. Chociaż może już drugim meczem nie będę zaczynał od hymnu. Także Atalanta mam stroje już Atalanty i Manchester City. Atalanta ma ich wyjazdówka. Ustawienia oczywiście nie może być inaczej, bo 21 i jesień mamy. I na pewno nie wiem. Tylko żeby odpowiadała. Myślę, że taką piłkę. O, nawet są gwiazdki, to może być taka piłka. I jak powiedziałem, przechodzimy do grania. A trzeci mecz to jest niespodzianka, to się dowiecie. Bo jeszcze planuję dla was dzisiaj trzy mecze łącznie. Na razie skupmy się na tym jednym, później na drugim, a trzeci to będziecie mieli, co się dowiecie o. Halo z Etihad Stadium w Manchesterze. Witają państwa Dariusz Szpakowski i komentujący wraz ze mną dzisiejszy mecz Jacek Laskowski. Kibice City czasem wypominają fanom United, że w Manchesterze tak naprawdę jest tylko jeden duży klub, ten niebieski, i teoretycznie rzecz biorąc mają w tym trochę racji. Tak, bo Czerwone Diabły grają w Trafford, które teoretycznie znajduje się już poza granicami miasta. To jedna aglomeracja i nie robi to wielkiej różnicy, ale jednak kibice City korzystają z tego faktu, by dokuczać swoim największym rywalom. Kompleks szkoleniowy przy Etihad Stadium szokuje rozmachem. Teren obejmuje ponad 30 hektarów. Samych boisk piłkarskich jest tu 17, nie licząc kameralnego stadionu. A oprócz tego mamy również szkołę z internatem dla młodych adeptów futbolu. I rozpoczęli, popatrzmy. Gomez. Dobra pozycja do oddania strzału. Kevin De Bruyne. Aguero. Wallace. Przestrzeń. Jest zawodnik na Sergio Aguero. Ale wspaniale. Oczywiście to będzie jak zwykle, jak to mam zwyczaj różnych pomostych.
kolej tych praktycznych. Mówiłem się o jednym gole. Ale jeśli chodzi o wczorajszą mecze, to pomyliłem się tylko jednym golem dla Juventusu, było 3-0, a nie 4-0, ale w każdym bądź razie udało mi się przed nich, że będzie 3. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Różnicą jednej bramki, jaki będzie wynik w tym meczu z wczorajszym Juventusem, więc różnica jednej bramki to nie jest taka duża. O, i karteczka. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Może spróbować wyżej bramkę. Strzał, ale zablokowany. Kevin De Bruyne. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Martin De Roll. Bernardo Silva. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Andrea Masiello. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Piłka znalazła się za linią końcową, a odbramkowy dla rywali. Panie, zagranie ręką. Gomez. Sędzia był daleko, ale to powinno być zagranie ręką. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Biegłbyś do przodu, to bym ci powiem tak. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Może Aguero! Kapitalnie strzał Aguero! I piłka w mojej kartce! Król pokazał nam, co potrafi! Zobaczmy jeszcze raz, co się stało. Zawodnik pewnie mija kryjącego i bez większych trudności strzał. To był naprawdę piękny dribbling. Pokazał, na co go stać. Manchester City w lepszej sytuacji. Teraz przeciwnik musi szukać wyrównania i bardziej się otworzyć. Sergio Aguero pięknie interweniuje. Doskonale zagrał. Jest okazja. No w ręku teraz bramkarza. Łatwością uwolnił się spod opieki. Sergio Aguero! Ale był bliski trafienia po raz drugi w tym meczu. Dobrze uderzył, ale bramkarz był we właściwym miejscu. Aguero. Sergio Aguero! Bramka Manchester City! Widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Ta przewaga zaczyna być widoczna. Najśmieszniejsze, że albo mamy różnicę jednej bramki, albo przewidzę jednej drużyny,
To jest najlepsze w tej chwili, nie? Raz mówię wynik dla Ibe. Jednego. Tak już nie było, więc... Dobrze i przejął. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Czekaj, jak to wygląda? Zalne 8 do 1. Tego na razie tak, reszta jak się zmęczy, to wtedy. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Sędzia daje znak do rozpoczęcia drugiej połowy meczu na stadionie Etihad. Boże, spróbować szczęścia! Słupy mocami i pod straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Manchester City ma wrzut z autu niedaleko bramki drużyny przeciwnej. Kevin De Bruyne. Martin De Roon. Duvan Zapata. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Trzeba naciskać skakanie.
Pięknie zgrywa głową do partnera. Kolejne trafienie Manchesteru City. Rezultat dobrze oddaje sytuację na boisku. Nie ma wątpliwości, że rywale stanowią dziś tło dla lepiej grających The Citizens. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywali. Dobra, starszy tego dobrego właśnie. De Bruyne zajdzie i Aguero. Sterlinga bym zostawił. Dobra. Foden. Dobra, zróbmy tak. I za Aguero wejdzie Jesus. Strata i przy piłce rywale. Out dla Manchesteru City. Trener zdejmuje Aguero. Ilkay Gündogan. Uderza! Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Bez karnego powinno być, był ewidentny faul na pomysł karny. Podanie, no i strata. Piłkę z linii bocznej wrzucą zawodnicy City. I mamy zmianę. Otamendi. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Piłka poza linią boczną, rzut za uchu. Martin Daron. Sędzia oczywiście wygląda, ale to nie będzie zobaczyć. Brawo, ładnie odebrał. Gomez. Nasze formy rozumiemy.
No. Okej. Gündogan. I przejmuje piłkę bez faulu. Gomez. Ilkay Gündogan. Wymanewrował obrońcę. Jest okazja do strzału. Ja pierdzielę. Wiem teraz do przodu. Gomez. Obrońca się pogubił. Ma możliwość zagrania do kolegi. No, gdyby teraz się pomylił, mogło być niebezpiecznie. Brawo. Salę. No. Ostatnie 120 sekund, no plus to, co doliczy sędzia. Riyad Mahrez. No, będzie to. Udanie zablokowali ten strzał. Piękna interwencja. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. W tym meczu to tyle. Pamiętajcie o łapkach w górę, suwami, dzwoneczkiem, komentarzach. Do usłyszenia. Za chwilę usłyszymy się ponownie, ale w tym filmie to tyle. Aryko 265. Pamiętajcie o łapki w górę, suwę, dzwoneczkiem, komentarzach. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.